posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Wsi, Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej i Polityki Społecznej w imieniu pana przewodniczącego. Otwieram posiedzenie komisji wspólne i mamy do rozpatrzenia zestawienie wniosków do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dyskusja się odbyła również na komisjach i na posiedzeniu plenarnym. Mamy zestawienie wniosków. Jest pierwszy wniosek w grupie pierwszego wniosku, to jest przyjęcie ustawy bez poprawek jako wniosek komisji i komisji mniejszości komisji, czyli dwa wnioski te same treści. I jeżeli by był odrzucony, przejdziemy do głosowania nad wnioskiem drugim, który wprowadza poprawki. Panie ministrze, mam pytanie, czy pan minister podtrzymuje stanowisko? Dzisiaj 4.9. Tak, panie przewodniczący. Czyli za przyjęciem bez poprawek. Są jakieś pytania? Nie ma pytań. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem pierwszego wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Czy oni wiedzą, nad czym głosują? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy. Poprawiają swoje kiepskie prawo. Nie ma przyjęcie. Wniosek któryś już raz przeszedł. Sprawozdawcą, kto by chciał być? I to jest czysta formalność. Ilu tu ich jest? Pan senator Konopka, tak? Trochę więcej niż na poprzednie. Na poprzednie było tylko pięciu. I pan Konopka, oczywiście. I szabas goje, bo jest piątek, już sobie teraz. Już pozałatwione mają. Rodzin, polityki senioralnej i społecznej. Nie wiedzą, na jakiej komisji są.